1, 2, 3, 4, początek nagrania. Słuchają Państwo Eklektykonu, program pierwszy Polskiego Radia. Kłaniam się Państwu, Marcin Kusy przed mikrofonem. No i historyczna chwila, bowiem oni są po raz pierwszy nie tylko w audycji Eklektykon, ale w radiowej jedynce. Witam serdecznie, Łona i Weber. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli Adam, Andrzej, Andrzej Mikosz, Adam Zieliński. Kłaniamy się pięknie w związku z nową płytą. Nawiasem mówiąc, cieszymy się, bo ja się cieszę podwójnie, bowiem audycja nazywa się Eklektykon i rzeczywiście dotykamy tutaj różnych sfer muzyki, ale nie gościłem jeszcze muzyków hip-hopowych. Gramy oczywiście Beastie Boys i... Dla ciebie to jest też pierwszy raz, tak? Z hip-hopem, aha, myślisz? No, nie, nie, absolutnie nie. Dzień debiutów. Dzień debiutów. Nie, jeśli chodzi o mnie, to hip-hop jak najbardziej, aczkolwiek... Ale w audycji. Nie każdy. Aha, nie każdy. Nie każdy, jakoś no, staramy się to wybierać. Albo ja się staram wybierać. Jasne. Słuchajcie, na szczęście jest w czym? Na szczęście jest w czym? Czujecie się częścią tego środowiska, mocno związani, hip-hopowego, ogólnie rzecz biorąc? No ja bardzo, tak naprawdę, czego bym nie robił i jak bardzo bym się nie wygłupiał i jak bardzo nie udawałbym erudyty, inteligenta i intelektualisty, to jednak wyrastam z tej kultury hip-hopowej i tkwię w niej bardzo głęboko. Tam zapuściłem korzenie i raczej się ich nie pozbędę już. I od hip-hopu się wszystko zaczęło u ciebie, mówię, muzycznie? Od takich, wiesz, inspiracji, czy zdarzyło się słuchać czegoś zupełnie innego, a no hip-hop wskoczył? Te inspiracje były dosyć eklektyczne, że tak nawiążę do tytułu bardzo, audycji. Bardzo dobrze. I tak, z jednej strony hip-hop, z drugiej strony Leszek Długosz, z trzeciej strony Grzegorz Turnau, z czwartej strony, no, ja wiem, Omara Portuondo z Buena Vista Social Club. Tych stron było mnóstwo, co najmniej cztery, jak hejna ograny zwierzy na cztery strony świata. Ale u was właściwie te wszystkie inspiracje słychać, ja nie mówię, że do końca kubańskie, niemniej jeśli chodzi o warstwę tekstową, liryczną, to te inspiracje są słyszalne. Nawiasem mówiąc, opowiadajcie o tej płycie, jest nowy album, jest nowy przekaz, są nowe teksty, wy jesteście dojrzalsi i no, jesteście w tej chwili, nie wiem, czy znajdę inny taki zespół, który jest aż tak chwalony w tym momencie. Tak, tak, to jest trochę niebezpieczna sytuacja. Mój znajomy mówi, że jak uważaj, bo jak chwalą, to będą ganić. Oczywiście, to jest niestety tylko krótkotrwała chwila chwały, natomiast jakby wiemy, że to przemija z czasem i no i cóż, i żyjemy potem dalej. Aha. Gramy koncerty i skupiamy się na tym, żeby to robić jak najlepiej. Ale to miłe, jak ma taki odbiór płyta i to... Bardzo miłe, tak. Właściwie gdzieś tam po kilku... Ile minęło? 22 kwietnia ukazał się album. Tak, aha, więc... tak, tak. I po takim rzeczywiście krótkim czasie jesteśmy dosyć mocno chwaleni. I najpewniej oszalelibyśmy ze szczęścia, gdyby nie to, że to jest szósty raz w naszym przypadku. Nie szósty raz, kiedy jesteśmy tak chwaleni, tylko szósta płyta w naszym przypadku, więc już troszeczkę, mam nadzieję, się uodporniliśmy na to, w tym sensie, że możliwe, że zachowamy zdrowie psychiczne po tak wielkiej ilości pochwał, jaka na nas spływa teraz. A jak to jest z tymi pochwałami? Wy jesteście na przykład, mielibyście coś przeciwko temu, jakbyście stali się częścią tak zwanej popkultury, ale tej pop-popkultury na przykład. Nagle Łona i Weber wylądowali na playlistach mainstreamowych mediów i tak to wygląda. Tak pytam trochę z boku tej płyty, jak to u was jest, żeby zakończyć ten wątek pochwał i tutaj naprawdę wyśmienitych recenzji, czego wam gratuluję, bo to jest naprawdę świetna płyta. No, w moim przekonaniu to to byłoby bardzo ciekawe, gdybyśmy się znaleźli na takich playlistach, natomiast myślę, że jest też dużo innych muzyków polskich, którzy też fajnie jakby się zagościli na tych listach, które niestety okupują zupełnie inne gatunki muzyczne i jakby w troszeczkę mniej artystycznych wartościach. O trochę mniej artystycznych wartościach. No, tak bym to ujął. Łona i Weber jako gwiazdy. Adam. No trudno mi sobie to wyobrazić. Ja nie wiem, Andrzej to jeszcze tam jakoś, ale ja nie mam na przykład urody takiej gwiazdy typowej. I mam to szczęście wielkie, że mam taki dosyć niepozorny wygląd po prostu. Dosyć łatwo mnie minąć na ulicy, więc w ogóle nie pasuję na gwiazdę. Do jakiegoś czasu usiłuję nosić ciemne okulary jako taki gwiazdorski po prostu gadżet. No, może będziesz musiał teraz. Ja je noszę w celach przeciwsłonecznych. A jakoś nie potrafię pogodzić się z tym, że
że miałbym je nosić w innym charakterze. Choćby na przykład tutaj w studiu, żeby świrować w tych okularach. No, nie wiem, czy jeszcze byśmy potrafili po prostu. Co możecie powiedzieć o tej płycie od was, od twórców, od wykonawców, od tego, jak podeszliście do tego, do podkładów, jak podeszliście do tekstów. Do tekstów tu się miesza bardzo wiele spraw, inspiracji życiowych, poważnych. Wiele rzeczy zauważasz, jeśli chodzi o, i o popkulturę, ale także o nasze współczesne obyczaje, ale także puszczasz oko do czytelników. Mm-hmm. No, starałem się, wiesz, zawrzeć tutaj jakiś taki kawałek, kawałek swojego spojrzenia na świat, spojrzenia z roku pańskiego 2016, no i pewnie 15 i nawet 14, bo wtedy ta płyta powstawała. No i cóż, to jest jednak owoc jakiejś naszej wielkiej pracy. Kiedy przyjrzeć się nam bowiem bliżej, to widać, że te powieki, spod których łypiemy, są już nieco zmęczone, a te oczy, a pod tymi oczami są nie najmniejsze wory. To wszystko z niewyspania związanego z tym, że to ta płyta i muzycznie, i produkcyjnie, i dosyć sporo nas wysiłku kosztowała jednak. Andrzeju? No tak, nie wiem, czy mogę tutaj jeszcze coś dodać, bo Adam wyczerpał temat. Bardzo mocno wyczerpał. No, z mojej strony mogę powiedzieć tyle, że to też jest jakby jakiś mały kolejny krok w kontekście jakby rozwoju jakby produkcji muzycznej mojej. I no i też słychać jakieś inspiracje jakby gatunkami muzyki takimi, które może nie są w tej chwili popularne, ale gdzieś tam te, których słuchamy na co dzień, na przykład jakichś tam afrobeatów, to myślę, że tam też troszeczkę udało mi się przemycić jakichś takich nawiązań do tego. Ale czasem pasaż jak wyjęty z lat 80. tak gdzieś tam. Tak. No to są jakby różne poszukiwania. Jakby nie trzymam się jakby jednego kanału, kiedy robię muzykę i myślę, że to nie skupiam się na tym, żeby to było w jakimś konkretnym stylu wszystko i myślę, że to jest tyle, co mogę powiedzieć, że staram się, żeby to było ciekawe, ale też moje, żeby trochę jakby zaczerpnąć inspiracji z takich najnowszych trendów, ale też jakby nie iść w nie tak zupełnie jak bez miary. Zagrajmy Błąd i z nami Łona Weber, czyli Adam, Andrzej, za chwilę do państwa wracamy. Radiowa Jedynka i Eklektykon, Łona i Weber. Dzisiaj rozmawiamy o ich nowej płycie, nawiasem mówiąc, Błąd. Błąd, który w bardzo krótkim czasie youtuberzy oszaleli, czego wam oczywiście życzę, żeby jeszcze bardziej oszaleli, ale zjawiskowy absolutnie teledysk z plejadą też szczecińskich postaci. Świetny pomysł na klip. Gratulacje. Powiecie coś o tym obrazku? Najbardziej godne gratulowania jest to, że znamy tych wszystkich ludzi wspaniałych, którzy tam zagrali w tym klipie, bo rzeczywiście mieliśmy wspaniałą obsadę i muzyków, i aktorów. No i cóż, no i właściwie na tym mogę poprzestać, bo wszystko, co mądrego można powiedzieć o tym utworze, albo w miarę sensownego, zostało właściwie powiedziane już w samym tym utworze. Więc tutaj muszę dodać, że Adam jest bardzo skromny, ale to jest bardzo duża zasługa, jeżeli chodzi o ten klip, bo i Adam jakby reżyserował go i współkręcił tutaj z Sebastianem Muchą i go montował i robiliśmy to po prostu w bardzo krótkim czasie. Ja nie wiem, czy są takie jakby firmy produkcyjne, które by się podjęły w ogóle realizacji tego klipu, bo jakby powstał naprawdę w rekordowym czasie. Nawet jak na nas. Ale wygląda na super produkcję, to znaczy na bardzo przemyślaną rzecz. Bo to z kolei, wiesz, no Andrzej to produkował, więc to było dosyć dobrze z tej strony podopinane. Słuchajcie, macie... I pochwałą nie było końca. I tak, macie duży dystans do siebie, ale faktycznie i tak jakby nie chcecie przyjmować pewnych rzeczy, pewnych tych gratulacji, mam wrażenie, ale on jest... Pewne rzeczy u was... Chcemy, przyjmujemy, oczywiście, że wiesz, wszyscy jesteśmy próżni, ale ja się nauczyłem już tego, że
jakieś fajne rzeczy, takie, z których jestem dumny i zadowolony jako twórca, w cudzysłowie czy nie w cudzysłowie, powstają nie wtedy, kiedy jestem chwalony, tylko wtedy, kiedy nic się nie mówi, kiedy jest cisza. Wtedy, wtedy najfajniej się pracuje jednak. To powiedz, to są historie z życia? Takie jak nawiasem tak, mówiąc, takie jak mojego, nie zawsze mojego, ale najczęściej z życia. To, najczęściej to są jakieś zapiski takie, czy zasłyszki właściwie bardziej, no bo takie zasłyszane przeze mnie gdzieś jednym uchem rzeczy. Właściwie to starałem się dbać o to, żeby to było mocno związane z tym, co ja słyszę, co ja widzę, albo co widzą i słyszą ludzie, którzy później mi o tym mówią. A jeśli chodzi o te tematy poważne, bo jest i Baby Boom, jest i świetna piosenka o naszym kraju, krótko mówiąc, o tym, jak sobie gdybamy i przypuszczamy. Ten temat gdzieś przewijał się już w piosenkach hip-hopowych, co by było gdyby, ale ty to ująłeś jeszcze inaczej tym razem. Bardzo poważnie, zresztą socjologicznie. Nagrawszy już ten numer, zorientowałem się, że Paktofonika rzeczywiście ma taki utwór pod tytułem Gdyby. Myślałem o Kaziku też, bo zdaje się Kazik też gdzieś używał jakiegoś zwrotu. Jest to motyw, który zawsze po prostu w polskiej twórczości ma mocne miejsce i wszyscy do niego sięgają, może jakoś coś w tym jest. A może to właśnie wynika z kraju, w którym żyjemy, że z czasem człowiek dochodzi do wniosku, że w jakiś sposób zapadamy się w to gdybanie i w ten taki tryb przypuszczający. I to nas strasznie więzi i uniemożliwia ruchy trochę. Przy okazji wspomniałeś o pierwszym moim ulubionym raperze polskim. Kaziku? O Kaziku? Tak. A to ja nie wiedziałem. No proszę, do czego to się dowiadujemy? No. Czyli co? A która płyta? Spalam się, rozumiem, była... Tak, Oddalenie. To jest Oddalenie. No to moja też ulubiona. Nie, Spalam się, to pierwsza płyta Kazika. Oddalenie jest już trzecie. Albo Spalam się, Spalaj się i Oddalenie jako trzecie, gdzie mam Kazik... Mam domu szafę, w której trzymam wszystkie wydane dzieła Lenina. To jest Oddalenie. To jest Oddalenie, to jest trzecia płyta. To właśnie chyba od tej płyty jakby... Zacząłeś przygodę z hip-hopem. Znaczy, nie, z hip-hopem jakby zacząłem jakby od strony z oceanu, bo tam napływało. Natomiast jakby nie trafiłem w te trendy, gdzie ludzie na przykład zaczęli szaleć za Wzgórzem Ja Patrzę, tak bardzo za Leroyem. Dla mnie pierwszym takim raperem, którego chciałem się słuchać to z Polski, to był Kazik. To tutaj co do tego chyba środowisko też jest podzielone, bo te wszystkie łatki typu pierwszy raper, nie pierwszy, bo... To nie ma znaczenia. Tak, absolutnie. Oczywiście. Jedni mówią, że to PM Kuli, czyli Leroy, że to była pierwsza. To był 92 rok, kiedy Leroy wydał jako PM Kuli tę w gruncie rzeczy anglojęzyczną płytę z jednym czy dwoma utworami po polsku. W Francji się ukazało w ogóle, to jakieś takie było... Szaleństwo. Ale wiem, że Wzgórze Ja Patrzę tobie było bliskie. No bardzo oczywiście, że znam pierwszą płytę Wzgórza Ja Patrzę, pod tytułem Wzgórza Ja Patrzę, na pamięć właściwie, chociaż nie aż tak dobrze jak Skandal Molesty, to już naprawdę. Oczywiście gdzie mi do redaktora Jacka Markiewicza z Wyjaśniamy, Objaśniamy, on to naprawdę zna na pamięć, ale ja jestem też dosyć dobry w tym. Jego sieć Wi-Fi jest cytatem ze Wzgórza Ja Patrzę. Tak. Login, także. A słuchajcie, a ten intergalaktyczny, który gdzieś wyłapałem, to jest ukłon w stronę Beastie Boys? Intergalactic? No niewątpliwie tak. Ja nigdy nie przepadałem za białym rapem i Beastie Boys nie są wyjątkami, ale mimo wszystko widzę ich miejsce w tej kulturze i nie mogę przejść obojętnie koło tego. I mimo, że ten rap jest wyjątkowo biały, jeżeli chodzi o sposób artykulacji, on jest taki bardziej piłkarski niż płynący, jeżeli mogę się posłużyć takim tutaj wytrychem, ale spoko, no. Zresztą tworzyli w fajnym okresie, mieli fajnych gości często na tych płytach. No aż w ogóle taki Sabotaż to jest jednak klasyk. No tak, i oni łączyli też rozmaite gatunki, skoro już mowa o eklektyzmie, było mnóstwo rzeczy takich mocno gitarowych, jak No Sleep Till Brooklyn, czy też na tej płycie License to Ill. Panowie, nawiasem mówiąc, nowa płyta i proponuję nawiasem mówiąc taką gruzińską opowieść. Proszę przynajmniej bardzo. Na początku. I za chwilę do Państwa wracamy. Eklektykon i Radiowa Jedynka, Łona i Weber, czyli Adam i Andrzej. Rozmawiamy o nowym albumie kolektywu, szóstym już wspólnym dziele, czego Wam gratulujemy i jesteśmy pod wrażeniem tych zbitek słownych i zasłyszek i tych inspiracji. To opowiedz, Adam, o tym nawiasem mówiąc. Te papierosy przyszły, odeszły już, wracają? Tak, ja wiesz, ja należę do tego pokolenia, które zaczynało palić w wieku 14 lat i mam za sobą 18 lat palenia paczki dziennie.
I zrzuciłem to rzeczywiście, szczęśliwie udało się rzucić, bo to nie jest, między nami mówiąc, dosyć, to nie jest dobry nauk, to jest dosyć niezdrowa i niszcząca. Fatalna zdrowia. Fatalnie i głupkowaty, tak, ale z drugiej strony... właśnie, on niesie ze sobą pewną całą kulturę palenia, która narodziła się i chyba umarła w XX wieku. Mhm. Czyli to wszystkie, te wszystkie rzeczy, które robiło się przy papierosie. Na przykład te rozmowy, które toczyły się przy papierosie. Obawiam się, że one są bardzo trudne bez tego papierosa, bez tego czegoś takiego zupełnie absurdalnego i nieracjonalnego, niepragmatycznego, bo to, że ten papieros był tak idiotyczny, to sprawiało również, że te rozmowy były nie najmądrzejsze i nie najgłębsze, a przez to właśnie takie piękne. Mm-hmm. No i tego Czarmusza pięknie tu wplotłeś. Tak, no to właśnie on sam się wplótł, no bo on też, jeżeli chodzi o stanowisko filmowe. Jeżeli chodzi o pozycję papierosa w kulturze, to Jim Jarmusch, no, jest winny, myślę, dosyć mocno. Mm. On i kawę i papierosy zrobił i pojawia się w dymie Wayne'a Wanga, tak, jako osoba, która przyszła zapalić ostatniego papierosa do tej trafiki prowadzonej przez Harvey'ego Keitla, czy Keitela, nie wiem. Tak. No dość, że Jarmusch kojarzy się z tym papierosem. Tak. Pierwsze zbiorowe powództwa już w drodze. Tak jest. I kolejny utwór, który chciałbym zaprezentować, o których chciałbym porozmawiać, Doklej plakat. To są takie moje wybory, takie coś, co świetne mnie... Świetne wybory. Coś, co mnie szczególnie zakręciło na waszej płycie, jakkolwiek całej znakomitej. A Doklej plakat to też historia taka księgarniana? Księgarniana w sensie z życia? To ty stałeś gdzieś, obserwowałeś coś, czy to po prostu tak ci się skojarzyło, że fajna byłaby taka zbitka? Wiesz, tak między nami mówiąc, to tak, to ta zbitka świetnie po prostu, wiesz, mm-hmm, pasuje. Witold Gombrowicz i Azealia Banks, jak to się po prostu odpowiednio zaakcentuje każdą sylabę, to się samo układa. Mm-hmm. A dalej to już wiadomo. To jest historia. Tak, no ale tak naprawdę, to ja cały czas szukam sposobu, żeby powiedzieć o miłości, albo jeszcze mocniej, o czułości w ogóle, w jakiś taki ciekawy sposób. Mam wrażenie, że wszystko zostało na ten temat powiedziane. I więc... No tak, to nic bardziej banalnego, jak ktoś mówi, oj, no zrobiłbym właśnie płytę o miłości. Mój Boże, właśnie, to o czym tak naprawdę? Tak. Kiedyś ktoś powiedział, że wszystkie piosenki są o miłości w jakiś sposób. No nie wiem, czy wszystkie, ale niektóre na pewno tak. Więc no, ja się starałem jakoś podejść do tego tematu i uznałem, wyobraź sobie, że Witold Gombrowicz i Azealia Banks to są postaci, które mi świetnie do tego pasują. Obie. No i pasują. Doklej plakat, Łona Weber, Eklektykon. Za chwilę będziemy z państwem znowu. Andrzej Mikosz, Adam Zieliński, Łona i Weber. Witamy was bardzo serdecznie raz jeszcze. Kolejna część naszej rozmowy o płycie, nawiasem mówiąc, o kulturze hip-hopowej, o tym, jak wy się w niej odnajdujecie i ile znaczycie. I myślę, że stanowicie również o sile hip-hopu. Mówią o was hip-hop, czy też rap inteligencki. No mówią, no mówią, no rzeczywiście mówią. No i na pierwszy rzut oka rzeczywiście wyróżniacie się jednak podejściem takim, że nie da się tego przesłuchać tylko w sposób taki tonalny, że tylko pasują te słowa, tylko one coś znaczą, coś o czymś chcesz opowiadać, ale też w niebanalny sposób. Te historie są bardzo mocno zakręcone i prowadzą czasem jak film fabularny do jakiejś puenty, do jakiegoś końca. Tak powinno być w hip-hopie, nie każdy to stosuje. Czasem liczy się brzmienie. Nie wiesz, to czasami ja wychodzę z takiej szkoły, czy z takiego myślenia o piosence. Ale nie wszystko musi tak wyglądać jak ta płyta i czy jak te piosenki. Nie każdy musi tak rozumieć piosenkę jak ja, że jest to jakaś tam piosenka autorska. Może nawet nie jakaś tam, że jest to po prostu piosenka autorska, że to jest jakiś komunikat wysyłany przez tego twórcę, że on chce coś powiedzieć. To nie zawsze tak musi wyglądać. Piosenki mogą być beztroskie, lekkie, nie takie smutne jak te i też mogą nieść piękno, wiesz, i jakieś inne wartości. Mhm. Słowa mogą być dużo prostsze, to naprawdę nie jest jakiś wymóg, że wszystko... Mhm. Znaczy ja tak nie podchodzę do tego, żeby wszystko było koniecznie To skąd takie. Ta etykietka z tym inteligenckim, powiem? Nie wiem właśnie, może ktoś mnie, nie wiem, zobaczył z książką, strzelił fotkę i tak zostało. No, ale to nie ma nic wspólnego z prawdą, wiesz, ten rap nie jest inteligencki. No, powtarzam od jakiegoś czasu, że może w bitach, bo rzeczywiście bity są niegłupie, ale w tych tekstach nie doszukiwałbym się jakichś specjalnych wartości intelektualnych. Ja bym się chyba nie zgodził, Adam. Ach, nie zgodziłbyś, rozumiem, no, masz takie prawo. Mam takie prawo po tym, jak śledzę trochę scenę hip-hopową i słucham innych rzeczy, dużo prostszych. Nie oceniam ich, czy one są lepsze, czy są gorsze, niemniej wasz hip-hop, no zdecydowanie... Myślę, trafia do trochę innego słuchacza. Tak, i
to jest też... Andrzeju, twoje zdanie na ten temat. Moje zdanie na ten temat jest tylko takie, w sensie dodam, że to jest akurat świetna rzecz, że nam tutaj w polskim hip-hopie przede wszystkim udało się jakby tak spolaryzować tą scenę hip-hopową, że jest też miejsce na coś troszeczkę ambitniejszego, w sensie może troszeczkę bardziej wymagającego. No i jest parę takich projektów muzycznych, które nie są tak, takie proste i oczywiste na dzień dobry i fajnie, że na tej scenie znajduje się parę takich zespołów. Na szczęście nie jesteście jedyni, oczywiście. Tak. To dobrze, że ta scena jest tak pojemna, że tych podstyli, podgatunków może być trochę. I że wiesz, no w tym właściwie jest całe bogactwo tej sceny, że to nie jest rzeczywiście jakiś jednolity nurt. I pewnym kłamstwem i wielkim uproszczeniem jest mówienie o rapie jakichś takich krótkich, oznajmujących zdań. No bo to nieprawda, bo rap, czy też jak to się ostatnio przyjęło hip-hop, chociaż to jest pewne tutaj pomylenie pojęć, w każdym razie ta muzyka, o której tutaj mówimy, jest szalenie szerokim zjawiskiem, zwłaszcza w Polsce. Znaczy, jak się rozejrzysz po krajach naszych sąsiednich, widzę na przykład Niemcy czy Rosja, to ja akurat śledzę w miarę możliwości sceny rapowe w obu tych krajach i tam ten nurt jest bardzo bogaty wprawdzie, w sensie jeżeli chodzi o liczebność twórców, ale jest dosyć jednorodny i mam wrażenie, że Polacy są trochę bardziej rozstrzeleni. Polacy swój hip-hop mają. Tak, i to taki bardziej różnobarwny. Już klasyk przewidział, jak to będzie z rapem naszym. To właśnie, no tak to może wyglądać i tak to wygląda. Kochanowski pierwszym raperem. Tak jest. To Ray, zdaje się. No, może Ray właśnie, rzeczywiście. Wiedziałem, że... No i tu prysł nam ten mit inteligencji. No właśnie, całe życie jedzie na patencie. Już będą memy. Tak jest. Słuchajcie, a mam pytanie jeszcze, bo zbliżacie się czasem do... Nie, może ja się mylę, ale zbliżacie się czasem do bardzo... Do przeboju, o tak to ujmę. Tak jak wyślij pocztówkę, to nie można o tym powiedzieć stricte, że to jest rap. To jest już forma pewnej piosenki, oczywiście opowieści, ale jednak już piosenki, która ma bardziej taką zwartą formę i bliżej jej już do czasem takich popowych zagrywek. To są jakoś, tak wam to wyszło po prostu? Z nudów. Zróbmy piosenkę, taką piosenkę. I mówię o błędzie też, bo błąd też ma taką formułę. Tak, błąd też taki jest pewnie. I ten taki, ta pewna chwytliwość tego refrenu. Tak, refren z nudów, oczywiście. To wszystko z nudów. Najgorsze rzeczy z nudów powstają. Łona i Weber razem z nami. Koncerty? Promocje tego albumu? Będą. Będą. Już pierwszy koncert gramy 30 kwietnia. Ale jakby całą trasę taką koncertową, klubową zaplanowaliśmy na jesień, czyli październik, listopad, aczkolwiek w trakcie wakacji też i tutaj okresu letniego też się pojawimy w wielu miejscach. Będziemy na przykład na Warsaw Challenge w Warszawie, będziemy w Kołobrzegu, będziemy w Opolu, będziemy na Openerze. To już są takie najpewniejsze rzeczy. Pewniaki. A jeszcze dużo jakby rozmów prowadzimy, także na pewno zachęcamy na odwiedzanie strony. No właśnie, gdzie? Dobrze Facebook, profil? Facebook albo dobrzewiesz.net i tam jest zakładka koncerty, tam zawsze Łona i Weber, też jest taka strona.pl. Tam też w zakładce koncerty są wszystkie koncerty aktualizowane i te, które są potwierdzone, są już na tej stronie. Andrzej Mikosz, Adam Zieliński, Łona i Weber. Ja wybierałem przez całą audycję, to wy wybieracie. Tak, bardzo dziękujemy, żeś nas pozbawił tego wyboru, bo mamy kłopot wielki. No dobra, ale to wasi ulubieńcy na tej płycie. Ja bym chyba Woodstock wybrał. Niech i tak będzie. Woodstock 89. Uj. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękujemy. Dzięki.